Cześć kochani, cześć, to ja Wojtas, kanał Rockday.pl. 10-minutowa rozgrzewka na slajd. Dobra, dużo powiedzieliśmy o slajdach, dużo powiedzieliśmy o różnych artykulacjach. Teraz tak, jak już sobie przysiadamy do grania, harmonogram ćwiczeń, generalnie można powiedzieć, sobie szykujemy, tworzymy, bo to nie jest tak, że biorę gitarę i sobie napierniczam jak leci. 10-minutowa rozgrzewka za pomocą techniki artykulacyjnej slajd. Nie wiem, czy akurat dokładnie to będzie 10 minut, ale no waszym zadaniem jest to, że sobie ustawiamy na zegarku, sobie ustawiamy 10 minut i trzymamy się tych 10 minut, może to być też 5 minut. Ważne, żebyśmy jak najmniej się zastanawiali, a to teraz zagrać, a teraz jak to zrobić, a może teraz nie wiem, a może teraz coś innego pogram, a może teraz vibrato, a może coś cokolwiek. Ja tak miałem, że brałem gitarę i sobie po prostu siadam z gitarą, wypadało poćwiczyć, a to może poćwiczę sobie jakiś kawałek. Czyli sobie robiłem tak, że włączałem sobie kawałki Iron Maiden, Guns N' Roses, Metallica i wyszukiwałem, które fajnie zabrzmi, które mi się bardzo spodoba i które będzie mi się chciało i będę łaskawie go zagram. Właśnie to jest złe podejście, ponieważ czasu tracimy bardzo dużo, gdy sobie tak właśnie siadamy i sobie domamy jeszcze z kawusią, co zagramy. Nie, tu jest coś takiego, bierzemy gitarę, zaczynamy rozgrzewkę. Możemy równie dobrze zacząć rozgrzewkę pajączkiem, to będę mówić w ogóle o harmonogramach ćwiczeń takich całościowych. Ale tutaj wam pokażę tylko wyrywek ten, który fajnie byłoby zagrać. Przestańcie tutaj mnie męczyć. Który fajnie byłoby zagrać, po prostu fajnie. Które po prostu trzeba byłoby pograć podczas rozgrzewki, podczas naszego codziennego harmonogramu ćwiczeń. No cóż więcej powiedzieć, no motam się jak głupi, nie? Ale chodzi o to, żeby po prostu mieć sposób na tą daną technikę, jak to grać. Będę to mówił we wszystkich tych filmikach pod tytułem harmonogram ćwiczeń na slajd, na bending, na coś tam. Ogrywamy z gryf generalnie na trzy sposoby. Jedno ogrywanie to jest to, że ogrywamy gryf wzdłuż, czyli na przykład po prostu na przykładzie pajączka, żeby było szybciej. Wzdłuż gryfu. Teraz w poprzek. I macie to w poprzek, czyli w poprzek, po prostu po progach, tak? I po przekątnej. To jest z grubsza właśnie taki mój sposób na ogrywanie gryfu. Trzypunktowe ogrywanie gryfu. Oczywiście można nam powiedzieć, no dobra, co ty tutaj wygadujesz, jeżeli my gramy slajd, to nie za bardzo możemy tutaj ogrywać go stricte w poprzek. No właśnie. Tak, pewnych artykulacji nie damy rady tak ograć, ale możemy przyjąć ogólnie ten schemat, czyli na przykład tutaj, skoro dobra, nie za bardzo możemy grać, ale teraz jak sobie na to chłodno popatrzymy, to dlaczego nie? Dobra, patrzcie i uczcie się. Dobra, pierwszy sposób to jest wzdłuż gryfu. Czyli pamiętajcie, ustawiamy sobie stoper i teraz idziemy. Pierwszy sposób wzdłuż gryfu, czyli na przykład pokonujemy małe odległości, na przykład z pierwszego do trzeciego progu. Z 3 do 5, z 5 do 7, z 7 do 9, z 9 do 11, z 11 do 13, czyli po prostu o dwa progi. To zbyt zacnie, to przyznaję. Chodzi o sam sposób. O to, żeby jak najmniej się zastanawiać, co by tutaj zagrać, co by tutaj tworzyć, jakie cuda jaja. Nie. To po prostu bierzemy tylko, ma być mechanika i tylko technika, prawda? Tylko mechaniczne ćwiczenie. Co za progi? Pyk, no to jedziemy co dwa progi. I dobra, to było wzdłuż, czyli to nie tylko, żeby to nie skończyło się na tym, że ogrywam najgrubszą strunę i później już, o panie, ja już zagrałem wzdłuż cały gryf. Nie. Teraz robimy strunę piątą, czyli strunę A i robimy to samo, co dwa progi.
następny to jest, będzie czwarta struna. Brzmi to tak troszkę średnio. Zauważcie, że ja tutaj jeszcze robię tak, że uderzam dźwięk i robię slide. To jest takie... Uderzam, robię slajd. Ty. Uderzenie, dźwięk. Ty. Dobra, następna struna. Tak, tutaj na tych najwyższych progach, tutaj palce się trochę gubią, no bo tu się robi nawet bardzo ciasno. Ale pamiętajcie, że tu właśnie o to chodzi, że tutaj w tych miejscach mamy super szeroko, możemy sobie robić slajdy zarobiste, ale tutaj się robi coraz ciaśniej i trochę pewien dyskomfort się pojawia, ale o to chodzi, żeby ręka była przyzwyczajona i do niskich progów, czyli do tych niskie progi, niskie dźwięki, generalnie się mówi niskie progi, do niskich progów, jak i do wysokich progów, żeby ta ręka, jak w ogóle śmigamy po gryfie, żeby nie było tak, tu śmigam zarąbiście, ale tu się nie zapuszczam, nie, tu się nie zapuszczam, tu tylko śmigam. Tu się nie zapuszczam, śmigam generalnie tylko tutaj, prawda, więc tutaj nie idę, ani tu nie idę, nie. Ręka musi ogrywać cały gryf musi być obcykany, no nie, tak samo inaczej się łokieć jest tu, kciuk się inaczej układa, jak mamy te progi, inaczej jak mamy te progi, on się troszeczkę już inaczej się układa, prawda, inaczej, tak samo przy cienkich, inaczej niż przy grubych. Dobra, zagraliśmy wzdłuż gryfu. Teraz tak, 10 minut, nie będę codziennie grał próg 1-3, prawda, nie będę codziennie, bo to mamy tak, wzdłuż gryfu, czyli sposób pierwszy, tylko graliśmy co dwa progi, no nie? Ale dobra, czemu nie zrobić tak, że na przykład robimy po prostu slajd, na przykład, żeby, teraz uczymy się na przykład, żeby zwiększyć ten zasięg ręki, żeby zrobić slajd długi, żeby, bo jak robimy krótki, to widzimy oczami ten próg drugi, co drugi, który się zatrzymujemy, a jak zrobimy dłuższy slajd, to musimy już mieć mniej więcej opatentowane, żeby ten ruch, prawda, żeby wiedzieć, dokąd zjechać, a nie jadę, slajd i później patrzę, gdzie ja to zjechałem, nie? Dobra, spróbujmy teraz z 1 do 12. Dobra, git. Tak samo możemy zrobić 1-5, 1-7, 1-9, 1-10. Najlepiej, żeby robić sobie to po kolei, czyli po prostu jedziemy, poszerzamy zasięg, na przykład robimy od 1 do 5, wszystkie struny pierwszym sposobem, wszystkie struny, później od 1 do 9, wszystkie struny tym sposobem, od 1 do 12 na przykład, wszystkie struny tym sposobem pierwszym, czyli tym wzdłuż gryfu, no nie? No cóż, chcemy śmigać, to musimy się troszeczkę pomęczyć. Godzinami bym musiał mówić, jakie są jeszcze kombinacje, bo równie dobrze możemy zrobić, bo robiliśmy 1-12 i następna struna. Równie dobrze możemy całą sekwencję dźwięków zagrać, na przykład 1-5-7-12. Tu nawet zaczyna już coś brzmieć. Struna piąta. Struna czwarta. Struna trzecia. No, przepraszam, miał być pierwszy próg. No i tak na poszczególnych strunach. Drugi sposób ogrywania gryfu to jest ten poprzek, pamiętacie? Ja jeszcze wam powiem o tym wydobywaniu dźwięku, ale ogrywanie gryfu teraz w tą stronę. To na przykład slajd od 1 do 3. I od 2 do 4. Od
3 do 5. Hop. 4 do 6. Hop. 5 do 7. Czyli widzicie, niby slajd, niby coś, co się gra wzdłuż strun, to tutaj możemy go przybrać w takiej formie poprzek. Po fragmenciku sobie idziemy, tylko ważne jest to, żeby przesuwać się. Nie tylko, że na przykład zjadę tu, 1-3. Panie, ja już się nagrałem. Nie, no właśnie, chodzi o to, żeby dojść do tutaj też do tych wyższych progów. One tutaj na wyższych progach slajd fajnie brzmi. Tak bardziej, tak zjawiskowo, no nie? No to jeżeli mamy w ten sposób, to równie dobrze można byłoby większe fragmenty. Pewne już zagrania będą brzmiały tak jak na tym pierwszym sposobie. Jak zrobili o 1 do 12, no to wtedy, nie? To wtedy wychodzi na to, że już powtarzamy się. Cóż to można? Tutaj właściwie też można jakieś fragmenty krótkie, czyli na przykład 1-3, 1-3, 5-3-1. Teraz z kolei po przekątnej. No to dobra, no to teraz. Mam nadzieję, że tutaj ogarniacie to, co mam na myśli, że po prostu pierwszy sposób to jest myślenie gryfem jako takim całości, po długości, no nie? Drugi sposób to jest to, że sobie wycinam fragment i się tym fragmentem przesuwam po gryfie. Teraz z kolei jak mam po przekątnej, to tak samo robimy wyrywkowo, znaczy wyrywkowo, co ja? No właśnie, nie wyrywkowo, tylko musi być systematycznie zrobione. Robimy po przekątnej gryf, czyli na przykład z progu 1 do 3, później na przykład przesuwamy się o próg, o jeden próg do góry, czyli jeżeli na najgrubszej robimy od 1 do 3, to na piątej 2 do 4, na czwartej 3 do 5, na trzeciej 4 do 6, na drugiej 5 do 7 i na pierwszej od 6 do 8. Później robimy według tej samej zasady, czyli zaczynamy od slajd, robimy od drugiego na najgrubszej, od drugiego do czwartego, później na cieńszej od 3 do 5, później 4 do 6, czyli według tej samej techniki. Ale widzicie, robimy, dobrze będzie widać, po prostu po przekątnej przesuwamy się przekątną, czyli wykrywamy tę technikę przekątnego ogrywania gryfu. Jak tutaj słyszeliście, to było takie wydobycie tego slajdu, że uderzam i z opóźnieniem jest slajd. Ty. To jest taka specyficzna barwa, no nie? Oczywiście drugim sposobem też jest to, że po prostu od razu w momencie uderzenia robimy slajd. To jest już troszeczkę trudniejsze, bo jeżeli w pierwszym przypadku mieliśmy troszeczkę taką krótką chwilę na to, żeby się ogarnąć, gdzie my chcemy robić slajd. Nie, dopiero uderzam i robię slajd. 3 do 5. Z 5 do 3. Z 3 do 5. Z 5 do 3. A teraz robię tak, że od razu w momencie uderzenia robię slajd. Czyli od razu jest... Mogę to jeszcze raz dodatkowo ubarwić, jeszcze dodatkowo spowodować ten slajd, że jeszcze bardziej wyraźniejszy, bo teraz tak robiłem, uderzałem dźwięk z 3 do 5 i z 5 do 3 uderzenie kostkowe, no nie? Macie to, nie? Kostką uderzam za każdym razem. A teraz możemy zrobić jeszcze coś innego. Uderzamy tylko tam, gdzie jest pierwszy dźwięk. Popatrzcie, robię 3 do 5. Mm-hmm.
paluszek zaczyna szurać po tym, troszeczkę tak po, zaczyna pobolewać, ała, zapali się. Nie, nie bójcie się, nic się nie zapali. Jednak to już jest takie, no, tak jak mówiłem w tym filmiku o artykulacji, różne sposoby wydobywania dźwięku, tak samo to można powiedzieć, że to jest jakby teraz zagraliśmy jeden sposób, to na przykład mamy slajd, który jest bardziej staccato, czyli bardziej taki, który jest przerywany. No nie, taki bardziej przerywany. A drugi slajd legato, który jest jakby jedną ciągłością, no nie? Oczywiście możemy sobie pomagać też piórkiem, bo w którymś momencie wygasa ten dźwięk, no nie? Zagram tylko jedno uderzenie i spróbuję go ciągnąć do oporu. Trochę zaczyna tutaj szurać, to szurać, no nie? Ale mogę równie dobrze wspomagać się, jak wygasa nam dźwięk, to wspomagamy się uderzeniem piórkiem. Jest patent na to, no nie? Znaczy wszystkie te informacje też o samym wydobywaniu bendingu, to będziemy też mówili na lekcji o bendingu, czy to już tam może widzieliście. W każdym razie tu nam bardziej chodzi o tylko o ten harmonogram, o te ćwiczenia. Także tym sposobem, który tutaj teraz grałem, oczywiście możemy to przegrywać cały gryf, tylko na przykład bardzo ciężko byłoby robić ten 1-12 i. Tutaj muszą być krótsze odległości. Także dobra, pewnie ten filmik trwał więcej niż 10 minut, ale najważniejsze jest to, żeby w ćwiczeniach, które wy robicie, żeby włączyć sobie stoper, nawet odliczanie w dół, czyli 10 minut, 9, 8, 7 i tak dalej, wtedy wam stoper dokładnie powie, kończymy tą technikę, teraz wybierzemy coś innego, co mamy wypisane w harmonogramie. Dziękuję wam za uwagę, do zobaczenia, papateczki.